i mojego historii. Ale dzisiaj mamy także, drodzy Państwo, taką możliwość spojrzenia na historię piłki nożnej, nie tylko polskiej, ale także zagranicznej. Wiemy także, że sporą część tej rozmowy może zająć historia Kalisza. Jest niezwykle miło witać dzisiejszego gościa, pan Michał Mistkiewicz. No to od razu zadzwoniłem do
pani Majki Broniewskiej-Pijanowskiej, która ma 91 lat, ale jest w formie lepszej na pewno niż ja. I Marika od razu mi, kiedy nie zabierzesz do Kalisza. Także ciągle te związki są bardzo, bardzo silne. I jeszcze mam takie wspomnienie, mówiłem tu dzisiaj, że najlepsza podróże, jakie w życiu odbyłem, z racji wykonanej funkcji, którą ja odbyłem, ale najbardziej pamiętam podróżę kolejką wąskotorową Kalisz-Tury. Wsiadałem w Kaliszu, miałem tam lat 12-14 i ta kolejka pokonywała trasę 40-kilometrową, no to prawie 3 godziny. I takie wspomnienia właśnie. No i oczywiście też pamiętam, byłem zawsze pod wrażeniem sportu kaliskiego, jak chodziłem jako taki nastolatek, to zaliczałem 3 mecze za jednym razem. Grała Prosta, Kalisja i Włókniarz obok siebie. Więc wystarczyło przez płot tam sobie przeskoczyć i już się było na jednym meczu. To chyba jedyne takie miasto w Polsce. I pamiętam taki chyba Prosta grała, tak piłkę ktoś niecelnie bardzo kopnął zawodnik nad bramką, to ona wpadała tam do rzeki i taki pan był z takim podbierakiem na ryby i czekał za zakrętem i po 3-4 minutach ta piłka przypływała. I on... Także nie ma drugiego takiego miasta w Polsce, gdzie się takie rzeczy działy. Wspominał pan, że wychowywał się pan w rodzinie bardzo blisko związanej ze sztuką i nie ciągnęło pana do tego, żeby zawodowo później swoje życie, tak jak poznał pan to życie, to nie chciał pan iść tą samą drogą, tylko właśnie pojawił się w pewnym momencie ten sport. Dlaczego tutaj gdzieś ten wątek aktorski, w ogóle artystyczny został, powiedzmy, porzucony przez pana? No, odpowiedź na to jest w tej książce właśnie, Listek, bo rodzice, mój tata był aktorem, mama reżyserem, teatra też reżyserowała i w Teatrze Bogusławskiego w Kaliszu. Stalin, właśnie pod nazwiskiem Koszulska. Babcia z kolei była pisarką dla dzieci, naczelnym redaktorem Przyjaciółki, tam ze 20 lat. Także zupełnie inny świat niż sport. Ale może dlatego, że za blisko się napatrzyłem, no nie chcę tutaj gorszyć Państwa opowieściami, jak artyści potrafili noce spędzać przy buteczce i śpiewie i tak dalej. Ja pamiętam, że mama czasami musiała mnie zabierać ze sobą po Polsce i jak reżyserowała, to tam miesiąc, dwa musiałem z nią być w takim służbowym mieszkaniu za szafą z panią. Ja byłem za tą szafą, a po drugiej stronie szafy siedziały rozmaite rzeczy, czasami nawet jakaś tam zapomniana kanapka czy coś tam. Przez tą szafę na to spadało. Może to sprawiło. Ale nie, tak poważnie mówiąc, to sprawcą tego, że ja się zająłem sportem, był aktor bardzo znany, Marian Łącz, ojciec Laury Łącz, też świetnej aktorki, który był wybitnym aktorem, ale był też piłkarzem bardzo dobry na poziomie ekstraklasowym. Nawet chyba na reprezentację Polski się ocierał. No i on mnie kiedyś, mój tata miałem tam może z 8 lat i miał za zadanie wziąć mnie na spacer. Przyjechał Marian Łącz, kolega, i mówił, jak tam spacer, pójdziemy z gówniarzem po parku, czy tam gdzieś chodzić na mecz. Zabierzemy go na mecz. No i wzięli na mecz i tak mi się to spodobało, że zostało na całe życie. A Marian Łącz, on starał się długo łączyć grę zawodową piłkę z aktorstwem. Bywało tak, że z meczu pędził do teatru i czasami nawet nogi miał niedomyte po meczu, kostium i na scenę. No ale w końcu się tam chyba dyrektor teatru zdenerwował, dał mu ultimatum i zdecydował się na teatr. Tak jak on powiedział, ten i wiele innych wątków wciąż też się znajduje. To jest w ogóle kopalnia anegdot, setki dosłownie, dziesiątki, setki tego typu historii. No właśnie, książka. Jak wyglądał proces tworzenia, proces powstawania tej książki w tym waszym trio, powiedzmy, dziennikarsko-autorskim? Znaczy ja przymierzałem się do napisania książki, ponieważ no, dzisiaj prawie każdy pisze książkę, to mówię, no, ktoś, tylu moich znajomych napisało, to może ja bym napisał.
Nawet taki dowcip krąży, że więcej ludzi gdzieś pisze niż czyta. Ale może tak źle nie jest. No i na początku chciałem stworzyć książkę opartą o postać Kazimierza Górskiego, który był przecudownym człowiekiem, najwybitniejszym trenerem polskim w historii. Zresztą był w Kaliszu nieraz, bardzo tu lubił przyjeżdżać. Nawet na Pulku był, prawda, tak? Był na Pulku. I pamiętam, mogę tak zdradzić intymną sprawę, głosną, tak? Bo kiedyś byliśmy z panem Kajmerem na Pulku, ja właśnie mówiłem, pan Kajmer, jak tam miałem z 10 na 12, to tu taka dziewczynka była i tak nawet fajnie nam się rozmawiało i potem się drogi na rozeszły, ale gdybym ja się tu z tą dziewczynką ożenił, to niech pan zobaczy. Szklarnie, samochody na podwórku i tak dalej. A pan Kazio mówi, panie Misiu, bo na mnie się zaraz o panie Misiu. Panie Misiu, jak pan tu się ożenił, to by tego wszystkiego nie było. Bo panu tylko piłka na pór. I było przecudowne spotkanie z panem Kajmierem w Kaliszu w Empiku. Teraz chyba już tam nie ma Empiku w tym miejscu, ale pamiętam bardzo fajne spotkanie. Straciłem wątek, o co mam pytać. O proces powstawania, o to waszej współpracy. I chciałem oprzeć tą książkę na osobie pana Kazia. Bo ja z panem Kazimierzem spędziłem masę czasu. Byłem takim właśnie jego kamerdynerem, kierowcą. On bardzo lubił jeździć właśnie w teren, do małych miejscowości, do małych klubów. No, przeuroczy człowiek, zresztą Lwowiak z pochodzenia wschodnia, taka tusza. No i ja byłem, mimo że formalnie byłem wiceprezesem PZPN-u, a pan Kazimierz był prezesem, no to on nie chciał kierowcy, nie chciał nikogo, ja musiałem jechać. No i cię tam napatrzyłem, nasłuchałem i mówię, powstało trochę książek o Kazimierzu Górskim, ale takie bardziej, powiedziałem, albo statystyczne, albo takie na kolanach pisane. A ja mówię, tak pokazać jak człowieka z krwi i kości. I podzieliłem się tą myślą właśnie z panem Wołosikiem. I on tak mówi, słuchaj, bo tam później na ty przyszedł, chociaż to są ludzie dużo młodsi ode mnie, ci współautorzy. I on mówi, a dlaczego tylko Górski? Przecież tyle spotkało się ludzi, tylu, nie tylko ze świata piłki, to może szerzej. No i tak postanowiliśmy do tego dojść. Nie było łatwo, ponieważ to są ludzie no, w wieku moich synów. Ci autorzy. I wiadomo, jak to starsze pokolenie, to trochę tak na młodzież patrzyłem, że czy im można zaufać, czy nie podejdą mnie, nie wykorzystają jakiejś historii, której im opowiem i potem mnie obśmieją, czy ukażą mnie jak jakiegoś tam kretyna i tak dalej. Ale tak po kilku rozmowach naprawdę ich zaufania się bardzo polubiliśmy. I mówię tak, ta książka musi być ciekawa, no bo pisanie takie ku pamięci tam i tak dalej, nie, trzeba pokazać człowieka ze swojego słabościami, z jego jakimiś przyzwyczajeniami, dziwactwami i tak dalej. I dałem do przeczytania książkę Jerzego Gruzy. Pamiętacie, panie państwo, Jerzy Gruza, reżyser, twórca 40-latka tego serialu i tak dalej. I on napisał cudowną książkę Stolik, bo dzieje się przy takim stoliku rzecz i przewijają się różne osoby, aktorzy, muzycy, pisarze, no i kopalnia anegdot. Nie jest pokazany pan Holoubek czy Zapasiewicz jako tam wielki aktor, tylko jako facet, który, nie wiem, lubił kielicha strzelić albo tam wracał spóźniony do domu, albo gdzieś tam nie umiał samochodu prowadzić, ale jakieś tam od strony takie czysto ludzkie. I mówię, coś zróbmy, coś takiego. No i tak to ruszyliśmy, koło roku to trwało pisanie tej książki. Od razu uprzedzę pana pytanie, dlaczego taka jest kładka. To jest zupełny przypadek, ponieważ dziennikarz, no kiedyś dziennikarz, dzisiaj poseł, Tomasz Dziwoch, ten od tego krzyczenia, panie Turek, kończ pan ten mecz i leć, a tam leć. Zrobił ze mną wywiad do tygodnika Angora.
i opatrzył tym zdjęciem, o którym ja nie miałem pojęcia. To niedawno, bo może 3 lata temu. I dzwoni mnie Tomik, skąd takie zdjęcie? Gdzie to leży? A on mówi, wiesz, gdzieś tam szperali, że w internecie spodobało mi się to zdjęcie. Zadzwoniłem do autora tego zdjęcia, którego mnie nie znam, tym przypadam. Bo to nie jest pozowane. To jest... Skąd tak mecz? A on mówi, wie pan, sędziował pan jakiś taki mecz charytatywny, tam samorządowcy, politycy, no tego typu taki mecz charytatywny i złapałem pana w takim dziwnym ujęciu. I ja do wydawcy mówię, słuchajcie, to zdjęcie na okładce. Dlaczego? Dlatego, że filozofia moja była, żeby ta książka pokazywała mój stosunek do życia. Taki trochę z przymrużeniem oka, trochę z dystansem do samego siebie. Że niby życie jest poważne, ale do końca nie należy tak za bardzo go poważnie brać. Każdy kolejny dzień może przynieść coś innego. I staram się tej książce oddać, że życie ludzkie jest jak pory roku. Są dni pochmurne, zimne, smutne. Potem przychodzą dni wesołe, radosne, słoneczne. Potem znowu coś złego się zdarzy i znowu coś dobrego. I starałem się tak prowadzić tą narrację, żeby tak to oddać. Wspomina pan dużo sytuacji, dużo osób, dużo miejsc, dużo wydarzeń. Nie obawia się pan, że niektóre osoby tam wskazane, czyli bez sytuacji, które pan przypomina, że mogą być o to jakieś do pana żale, pretensje, że o czymś, coś pan wyciąga z przeszłości, co może lepiej, żeby pozostało, powiedzmy, zapomniane, czy już były takie sytuacje, czy może coś może się takiego wydarzyć? No, na razie oficjalnie nie było. Zawsze jak się mówi o ludziach, to trzeba się liczyć z tym, że no komu się tam, ja w ogóle kocham ludzi wszystkich i nigdy nikomu bym świadomie nie zrobił przykrości. Ale z drugiej strony, jak się opowiada o kimś, no to trzeba go ukazać prawdziwie. Na razie słuchy do mnie doszły, że ktoś tam się obraził, na przykład, że opisałem jakiś wyjazd z dwoma kolegami, gdzie tam na dancingu jakoś tam jakoś poprosiliśmy jakieś panie do tańca. I tańce troszkę tam może się przeciągnęły i tak dalej. No i właśnie jeden z kolegów podobno mówi, no tak było, ale cholera, no po co o tym mówił? Ja teraz żonie tej książki nie pokazać nie mogę. Ale ja tam nie napisałem jakichś pikantnych szczegółów. No, po prostu, no, że na nasze życzenie dancing nie skończył się o 23, tylko o 4 rano. Dużo jest nielogonka w tej książce. Czy jakiś odzew z jego strony już do pana był, czy pozytywny, czy negatywny? Jak tutaj nie, jest? Zbyszek to jest Zbyszek, my się tak przyjaźnimy kolegów, chociaż to jest tak zwana, jak to mówił kiedyś Kwaśniewski z Millerem, szorstka przyjaźń. Ja on mi dużo zawdzięcza, ja jemu dużo zawdzięczam, byliśmy bardzo blisko ze sobą, ale Zbyszek jest bardzo specyficznym człowiekiem, troszkę takim mało podatny na krytykę, na takie trochę strasznie poważnie się traktuje. Ma powody, no bo był wielkim piłkarzem, może nawet i najlepszym w historii. I zawsze był czczony, zawsze był uwielbiony, nie krytykowany. I ja mu kiedyś powiem, Zbyszek, no musisz troszeczkę dystansu nabrać. No jeżeli ktoś powie, że o, idzie ten drugi, no i co takiego? No czarny nie będzie. Ale kiedyś, pamiętacie Państwo, że moim następcą był Grzegorz Lato. Łysy, tak? Następcą Laty, Boniek, Rudy. I kiedyś, ale akurat Grzesiek Lato ma duże poczucie humoru i się bardzo śmiał z tego. A z Bonkiem gorzej. I taki jest dowcip, że ktoś przychodzi do mnie i tak mówi, Panie Michale, mówi, chyba nie lubię łysych i rudy. A ja mówię, no rudy to jest taki przesąd, ale dlaczego łysy? Bo ten łysy kiedyś mógł być rudy. Nie, on jest na razie nie reagował. Ja myślę, że nie ma się za co obrażać. Po prostu oddaję mu to, co Cesarzowi, co Cesarskie, że był wielkim graczem, świetnym prezesem PZPN-u i tak dalej. No natomiast taką ma na przykład słabostkę, że co jest w sumie sympatyczne. Na przykład ja Bonika przyłapałem na tym, że jak był wiceprezesem i ktoś rzucał jakiś projekt,
I on zawsze krytykował, jeżeli ktoś inny, bez sensu, w ogóle zapomnijmy. Ja patrzę po miesiącu, zgłasza się po nie i mówi, ja mam taki pomysł. I on dokładnie wali pomysł innego przed miesiąc. Ja wtedy mówię, o, tu cię już mam i mówię, słuchajcie, udawałem, że nie pamiętam, czy to jest Kowalskiego pomysł, czy mówi nawet. Słuchajcie, świetny Zbyszka pomysł. Popieram, bardzo cię podziękuję. No i wszystko przechodziło. On zadowolony, bo jego pomysł. Ja zadowolony, bo dobry pomysł, mimo że jego. Także to są takie ludzkie przywary w sumie. Były jakieś sytuacje, wątki, o których z jakiegoś powodu nie chciał pan napisać, powiedzieć jakiś taki listek śgów, tak to sobie nazwijmy, który coś zasłonił jednak. Pewne sytuacje pan zostawił dla siebie. Znaczy niektóre sytuacje tak zarysowałem, tylko szczególnie te takie bardzo traumatyczne. Tam z zamordowaniem mojej mamy, no jest tam o tym, ale nie mogłem wchodzić w takie okrutne szczegóły, ale na przykład trochę materiału się nie zmieściło, bo te nasze rozmowy naprawdę, ta książka ma tam nie wiem, około 400 stron, z tego zdjęć jest tam ze 20 czy 30. Mogłem mieć 700, no ale to wtedy by każdy używał jej do podpierania szafy połyszącej się, a nie do czytania. Ale po sukcesie, bo nie mówiłam, że ta książka mnie zaskakuje, że ona jest sprzedawana. Dobrze trzeba było zrobić. Ja myślałem, że tego znamu się sprzeda, no nie wiem, 2000, bo Andrzej Gołota jest książka o Gołocie. I doszła do 2000, no to ja mówię, no jak dogonił Gołotę, to tego. A Gołotę przegoniłem, tam no, jest chyba ponad 10 tysięcy tych sprzedanych. Co znaczy, że ludziom taka konwencja pasuje. Bo nie zawsze jest istotne, decydujące, kto tę książkę pisze, tylko co w niej jest. Bo to jest chyba najważniejsze, bo w tej książce się przewijają dziesiątki czy setki ludzi, których każdy tam jakoś wyjaśni. A prywatnie pan, jakie pan książki sięga? Co stoi w pana bibliotece? Jaka tematyka, jak za autorzy? No ja przede wszystkim lubię książki historyczne, ale nie takie pisane, że tak powiem, pod wpływem bieżących wydarzeń, tylko takie no, dobre książki historyczne. Lubię w ogóle czytać i jestem takim dinozaurem, bo ja muszę czytać w papierze. Muszę mieć książkę, taka, jakie stoją tutaj w tej wspaniałej bibliotece. Gazetę, żona już mnie przeklina, bo ja codziennie mam kioskarza w Gdyni i on mi odkłada tam tygodniki, codzienne gazety tam. Dobrze nie palę papierosów i za dużo nie piję alkoholu, bo już by mi nie starło, w te gazety tyle wydaje. I żona ciągle, te gazety się palają po mieszkaniu, bałagan, to tamto. I mówi, zobacz, tu jest tygodnik sprzed dwóch tygodni, tak go wyrzuca. Nie wyrzucasz, bo ja tam sobie zostawiłem jeszcze trzy artykuły, muszę dojrzeć, żeby tak dalej, tak dalej. Lubię bardzo Wiesława Myśliwskiego, to jest mój ulubiony autor. W ogóle na starszych autorów za formę. Eustacha Korybskiego bardzo lubię, Stasiuka. No, ze starych już bardzo autorów Józefa Hena, żyjących Józefa Hena. Natomiast no, do poezji lubię też sięgać i dlatego się bardzo się ucieszyłem, że w Szczypiornie zauważyłem taką mi wystawę poświęconą Władysławowi Wrublewskiemu i tak nawet z panem rozmawiałem, że no, przyprawiono mu gębę komucha, tam czerwonego i tak dalej, no, ale nikt nie czytał pewnie tych gier, bo trzeba oddzielić postawę polityczną czy ideałowość od wartości samej literatury, wier, szczególnie w poezji, szczególnie. Także dla mnie to jest to poeta wielki i niektóre jego poematy są przewspaniałe. No i nie ukrywam, że jestem też, może dlatego, że ten kalisz tak bliski mojego sercu, to Asnyka, bo to zawsze tak mnie dobrze nastraja, tak romantyczne bardzo te sprawy. A jeszcze Państwo, dziś wjechałem do Kalisza na Placu Chińskiego, patrzę sieci Asnyk. I moja babcia Halina Koszulska, jak ja miałem z 10 lat, wtedy ten pomnik chyba tam postawiono. Babcia była bardzo niezadowolona, mówi, zobaczcie,
Wielki poeta wygląda, jakby miał zatwardzenie. I nie może, że tak powiem, potrzeby załatwić, tak cierpi. No ale pomnik nie jest chyba taki zły, skoro tak długo tam jest i symbolem Kalisza się stał. A skąd w pewnym momencie w Pana życiorysie pojawił się Węgry? Bo powiedzmy ścieżka filologii węgierskiej, kiedy się myśli, wybierając swoją drogę tam studiów powiedzmy, myśli się o filologii, to troszkę inne kraje zazwyczaj przychodzą młodzieży do głowy, a Pana pojawił się Węgry. Skąd to się wzięło? No to tak jak z tym sportem, przypadek z tym Marianem Łączem, tak samo z Węgrami. Ja zawsze bardzo lubiłem się uczyć języków. I o ile tam ścisłe przedmioty to mi tak średnio chodziły, to muzyka, a muzyka się ściśle z językami moim zdaniem wiąże, bo każdy język ma swoją melodię, no to dość szybko się nauczyłem kilku języków, tam jeszcze w liceum i trochę chodziłem na zajęcia też rodziny, która mnie uczyła języków. No i muszę iść na studia filologiczne. Wzięłem maturę, studia filologiczne. No i zacząłem tam wertować. Rodzice mi dali, już tam musisz na języki, to anglistykę, czy tam germanistykę. Ja mówię, ale to pójdę do szkoły, będę tam cudze dzieci uczył i tak dalej, chociaż zawód nauczycielski podziwiam i bardzo szanuję. I trafiłem, patrzę, hungarystyka. Hungarystyka, ja miałem kolegę na Węgrzech, z którym się nie mogłem dogadać poza migowym językiem. No i sprawdziłem, co tam trzeba znać. Trzeba było znać język polski i dowolny język obcy. Węgierskiego ani nie znałem ani jednego słowa. Zdałem ten egzamin, dostałem się na hungarystykę, no a początkowo to wiadomo, no to trzeba było sobie język łamać, bo to jest fonetyka bardzo trudna, tego trzeba ustawić sobie inaczej język, podniebienie. No ale potem krok po kroku, powiem na Węgrzech, studia na Węgrzech, stypendia i tak dalej. I tak wsiąknąłem w tą hungarystykę. I nie żałuję, bo poznałem tylu cudownych ludzi, na przykład w sporcie. No, poznałem wszystkich, których mogłem, bo część już nie żyła, członków Złotej Jedenastki. Dla Państwa, którzy nie wiedzą, to była najsłynniejsza drużyna w historii Węgier. W 1953 roku wicemistrz świata, no najlepsza drużyna na świecie. Puszkarz, tak, Grosicz, bo no to legendy. I miałem szczęście, że tych panów już starszych mocno poznałem dzięki temu językowi, bo inaczej nikt pewnie nie poznał. Pisze pan w książce takie zdanie: sędziowałem jak umiałem. I za skromnie, biorąc pod uwagę to pana CV, tę pana ścieżkę zawodową, sędziowałem jak umiałem. Tak troszkę takie zdanie na alibi, a jednak życie świadczy o czymś innym. Dlaczego tak? No to w każdym zajęciu czy zawodzie jedni mają talent od Boga, a inni muszą, że tak powiem, to wypracować. Ja nie miałem takiego talentu urodzonego. Musiałem się wszystko nauczyć, zrobić ileś tam błędów, podpatrywać starszych kolegów, lepszych. Jedynym polskim sędzią, który urodził się, jak mówiłem mu, urodził się z bliskiem w kołysce, zaraz smoczkiem jak bliskiem, to był Alojzy Jarnus. To był, on już nie żyje, sędzia rewelacyjny, no też wielkopolski, z Rogoźla. Potem osiadł na Mazurach i tam wiele lat był na Mazurach. No, on miał czuje, on nie musiał znać przepisów, zresztą tak chyba nie czytał ich do końca, bo miał taki talent, że po prostu wychodził, umiał zarządzać zawodnikami, miał ogromny autorytet. Od razu zawodnicy czuli, że mają do czynienia z facetem, który im nie pozwoli na jakieś tam gry i zabawy i przekraczanie przepisów. Także, a ja musiałem to jakby to pracować. Miałem szczęścia dużo, bo w ogóle może by inaczej się wszystko potoczyło, bo byłbym jakimś tam sędzią słabym. Gdyby nie to, że mając tam te 20 lat, przydzielono mnie na linię do sędziego, takiego sędzia Andrzej Lilich, lekarz medycyny, wybitny sędzia, starszy ode mnie kilkanaście lat, no i ja tam
miałem mu pomagać na jakimś meczu takim niezbyt tam ważnym. No i zawodnik rzucał piłkę z autu. I co, zrzucił piłkę z autu, to ja machałem, że on nieprawidłowo. No to ten Libich uznawał te moje wskazania i zabierał tą piłkę i ona rzucała przeciwna drużynę. Ale on po meczu mówi, sobie, poprawasz mi się tak, jesteś skoncentrowany, aktywny, wszystko widzisz. Ale powiedz mi, ale co tam złego w tym aucie było, co on tam robi? Nawet, no panie doktorze, stał na linii, jakby rzucał. On mówi, no przecież to jest prawidłowo, bo wolno stać na linii. Mówi, dopóki, no mi się wszystkie twoje te machnięcia były do kitu, złe. Ale mówiłeś co, ale za tą aktywność, za tą gorliwość dam ci jeszcze jedną szansę. Poczytaj sobie przepisy całe, naucz się ich i za dwa tygodnie czy trzy się zgłoś, to pójdziemy z domu na mecz. I pojechaliśmy na mecz i od tej pory byłem jego takim, no bardzo się przy nim dużo tego nauczył. I pięknie się w następnych latach ta pana ścieżka zawodowa sędziowska potoczyła. Kilka nazwisk, kilku piłkarzy, może nawet 11 nam się uda tutaj zebrać. Takich największych, najlepszych, fundamentalnych takich nazwisk dla piłki nożnej, z którymi pan miał okazję po boisku razem biegać. No, z którymi byłem na boisku, to na pewno z zagranicznych piłkarzy, Franz Beckenbauer, no to poza dyskusją. Rummenigge z niemieckich piłkarzy, włoskich piłkarzy, czy Dille, czy Baresi, Tino Zoff, słynny bramkarz. Z polskich piłkarzy sędziowałem mniej, bo wiadomo, no Polak to tylko w lidze mogłem sędziować, nie reprezentacji. Natomiast dla mnie może i najlepszym piłkarzem, na pewno polskim piłkarzem, najlepszym jakiego w życiu widziałem, to był Włodzimierz Lubański. To jest poezja, to... on miał ogromnego pecha, że złapał tą kontuzję, że ta kariera jednak się jego załamała. Natomiast to najlepszy piłkarz, jakiego ja polskiego piłkarza oglądałem w ogóle. No, wielu piłkarzy spotkałem nie na boisku, ale jakby przy okazji. Czy to jako dziennikarz prowadzący wywiady, czy później jako prezes PZPN-u. A więc Eusebio, Pele, Puszkarz, no, wszyscy ci wielcy piłkarze. Natomiast z polskich piłkarzy mówię, no Lubański to jest moim zdaniem inna kategoria, ale był też taki piłkarz z Lecha Poznań, Mirosław Okoński. No, który niestety no, potem tam trochę jakby tak życie mu się ułożyło, nie tak jak w ogóle, ale on miał taką technikę, że jednej się zdarzyło, że tu na kolejorzu sędziując, to parę razy ja się zagapiłem, zapomniałem, po co stał na tym boisku, bo się przyglądałem, jak on dybluje, jak on kiwa, jak on sztuczki techniczne robi. No taki artysta. Sędziował pan sporo, ponad 1000 meczów dorosłych futbolu oficjalnych, ale gdyby pan miał wybrać taki jeden mecz, którego pan nie sędziował, a bardzo by pan chciał, z całej historii futbolu, czy to jakiś, nie podpowiadał w żaden sposób, czy to jakiś mistrzostw świata, czy Liga Mistrzów, czy coś jeszcze innego, jeden konkretny mecz, który chciałby pan mieć. Chciałbym, ale już nie posędziuję, bo PESEL już mi nie pozwoli. To chciałbym sędziować w Anglii. Na sędziowałem reprezentację Anglii, ale chciałbym sędziować mecz Ligi Angielskiej. Na przykład tam, nie wiem, Manchester City, Manchester United, czy Liverpool, Amsterdam, czy coś takiego. No bo tam jest ta piłka taka... Najwięcej piłki w piłce to jest walka. Tam nie ma symulacji, tam nie ma udawania, nie ma marudzenia, jest walka, tempo niesamowite. Także to mi się bardzo marzyło. Natomiast miałem w Anglii taką przygodę trochę wstydliwą, bo byłem sędzią meczu Anglia-Finlandia, na Wembley stary. I tam jest taki zwyczaj, że przed meczem reprezentacji ktoś z rodziny królewskiej schodzi i wita się z drużynami i z sędziami. I zeszła taka nawet całkiem sympatyczna blondyneczka, tam księżna Kentu, tam, no jakaś, nie tam z tych, no ale bądź pani z rodziny królewskiej, księżniczka. No i ja to w Polsce nauczony, że się pani całuje w rękę i tak ona się tam teraz zbliża i był sędzia z Anglii, który nam tam pomaga. Ja mówię, czy można rękę pocałować?
mówi, absolutnie. Nie ma mowy, no więc ja nie, to nie, to jest przynajmniej łachę, ale po kolei pytam, myślę, a co by się stało? Słuchaj, jutro byś był w gazetach, w telewizji, na pierwszych stronach, bo to oznacza, że spędziłeś tą panią noc. Wam i tak się to interpretuje. Ale żeby mnie na rodzinie królewskiej wzięli, to nie wiem. Miałem kiedyś takie zdarzenie, sędziowałem Igrzyska Olimpijskie w Seulu w 1988 roku. Sędziowałem jakiś mecz i moim współpracownikiem, a sędzią był Koreańczyk. Tam z Korei Północnej. No i tak fajnie nam się to sędziowało. Zaprosił nas tego dnia do domu na obiad, na kolację. No jesteśmy tam, zupełnie te obyczaje inne, wiadomo, tam się siedzi na podłodze, rękami. No dobra, skończyła się ta kolacja, ja to mówię, słuchaj, moi rodzice prosili, żebym z tobą pogadał, bo się bardzo, wtedy miałem 32 czy 3 lata, bardzo się spodobałeś mojej siostrze. I rodzice proponują, żebyś się z nią ożenił. Oni mają fabrykę, dostaniesz tam i fabryki, co? Ja ale wiesz, no, nawet nie wiedziałem, która, ta siostra, one wszystkie takie same. Ale mówię, wiesz, ale mam żonę w Polsce. A to nie przeszkoda, mówię, no, wiesz, w Korei kto ci tam z Polski będzie wiedział, kto się ożeni. No, ale się nie ożeniłem, nie mam fabryki. Łatwiej się sądziłem takie duże rzeczy, które nie będzie w Campo Nou, czy kameralne, trzecia, czwarta liga, ale takie bardziej, gdzie to wszystko jest bardziej pulsujące. Znaczy wszystkie mecze są takie same. Czy się sędziuje siódmą ligę, czy się sędziuje mistrzostwa świata. Jest 22 zawodników, piłka, gwizdek, kolokiewki, siatki, przepisy gry. Może te umiejętności są inne. To wszystko polega na tym samym. Natomiast presja. Jak się ma świadomość, że cały świat ogląda ten mecz, no to człowiek troszeczkę to z tyłu głowy ma. Natomiast jak tłum skanduje kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to tego się zupełnie nie odbiera. Czasami tam mi mówili, ty, a ci tam ubliżali i tam taki owaki. Nie wiesz, nie zwrócił uwagi. Natomiast najgorzej jest, jak właśnie tak jak pan mówi, na meczu gdzieś tutaj w Opatówku, załóżmy, będzie jeden facet, podcięty i ten jeden cały czas. Ty wuju, taka twoja macie. I to jest najgorsze, bo to rozpojacza, bo to dociera. Bo jakby stu krzyczało, to ten jeden. Kiedyś miałem taki mecz właśnie Karczew, Mazur Karczew, tak pod Warszawą, takie miasteczko. I właśnie taki jeden, cały czas ten dojechał. W końcu przerwałem mecz, podszedłem, tam było nie na meczu 50 osób. I mówię do nich, panowie, weźcie tego gościa, bo ja to przeszkadza. Powiedziałem, chwilę, wzięli go pod pachę, ułożył gdzieś tam zataszczyli na trawie ustą. Także takie pojedynczy ludzie są bardziej przeszkadzają niż nie. A ten pana kontakt z aktorstwem, czy on jakoś wpływał na pana jako sędziego? To znaczy, czy pana ekspresja była troszkę inna? Czy też potrafił pan na przykład wyłapać, kiedy piłkarz, jak to mówił klasyk, przy aktorze? Jak wpływało to, ten pana zmysł aktorski wpływał jakoś na pana pracę? Znaczy zmysłu to chyba nie miałem, poza tym, że się wychowałem w tej rodzinie aktorskie. Chociaż pamiętam, jak poszedłem do wojska, wtedy się chodziło po studiach na rok do wojska, to zacząłem teatr w Elblągu, w jednostce wojskowej. No bo tam ojciec aktor, mama, no to tam było Willi, to założyłem teatr. No i założyliśmy teatr, we czterech, tam jakaś gitarka, tam coś, jakieś wiersze, pioseneczki i takie widowisko sobie napisaliśmy, dziś do ciebie przyjść nie mogę, to piosenki partyzanckie. I to był hit, bo jeździliśmy po domach opieki społecznej, na całym tam terenie. W ogóle mundurów robiłem na sobie, bo ten teatr. Także trochę mi się to przydało. Czy na boisku? No na boisku czasami się zdarzało, że widać było, że zawodnik sztucznie to robi bardzo, że to takie wymuszone, że próbuje nabrać sędziego, no ale to trzeba tego doświadczenia, to czytania ludzi po prostu, żeby to rozczytać. Chociaż
jak był dobry aktor na boisku, to każdego sędziego brodował. Taki był zawodnik Jan Furtok, reprezentant Polski ze Śląska. I on w Bundeslidze też grał. I nie tak dawno go spotkałem i on mówi: Janek, ileś tam karnie za wizytę, po faula na tobie. On grał w GKS-ie Katowice, był boję. On mówi: no tak, chyba z 10 pan mi zagwizdał. A ja mówię: a ile tak powiedz teraz po latach? Naprawdę ile było? 7, a 3 pana nabrałem. on miał cudowną umiejętność, kopał się sam, prawą nogą w lewą, sam się. I teraz tak, jest dynamiczna akcja, sędzia zawsze wiadomo, no nie jest tu parę metrów, ma tego z boku coś. I słychać kopnięcie, upadek, skrzypiem. No nie no, urwał mu nogę, tak jest. A tam tylko w ogóle niedobry. Rywałek tak jest. Michał Iskiewicz jako prezes PZPN. 4 szkolenia z panem Bramik Engel, Bonik, Janas i Benhaker. Czym się pan kierował przy ich wyborze? Bo sukces był dość duży. 3 z 4 wielkich turniejów awans, z wyjątkiem ekipy Bonika. I co panem tutaj, jak wyglądał proces podejmowania decyzji, że te osoby, a nie inne, czy ten mityczny ogień w oczach, jak później był trenera Brzęczka, czy coś innego, jakie były kryteria? No kryteria były takie czysto ludzkie. Jak z kimś rozmawiałem, starałem się zobaczyć, co to za człowiek, jaki zapał w nim, czy jest, szczerość, wizja. No bo jak się nie znam na szkoleniu, miałem co prawda świetnych współpracowników, jak Antoni Piechniczek, jak Henryk Apostel, jak Andrzej Strejlał, no ale decyzję w końcu sam musiałem podjąć. Więc bardziej ten element ludzki niż czysto taki trenerski. No i 3 razy trafiłem, raz nie trafiłem ze Zbyszkiem Bońkiem, no ale to była sytuacja taka, że Zbyszek sam trochę to się kręcił, bo zwolniliśmy trenera Engela, zresztą moim zdaniem trochę pochopnie to zrobiliśmy, no ale już, no i jest bezkrólewny i wtedy Bońek, który był wiceprezesem, mówi: no to może ja to wezmę, ja tak mówię: kurde, dobry pomysł. Wielki piłkarz, no nasz człowiek, tu wiceprezes, charyzma, wszystko, no ale to nie zawsze łączy się. Nie zawsze wielki piłkarz jest wielkim trenerem. Rzadko się zdarza, że żaden piłkarz, że zerowy piłkarz jest świetnym trenerem. Był taki w Lechu Poznań Jerzy Kopa i w Lechu Warszawa. Człowiek, który nie kopnął piłki w życiu, no analfabeta piłkarski, a bardzo dobry trener, strateg. Zresztą na selekcjonera reprezentacji, szczerze mówiąc, to nie jest praca czysto trenerska. To jest bardziej praca psychologiczna. On tych piłkarzy nie trenuje. Przyjeżdżają piłkarze, on tylko sprawdza, w jakim są stanie przygotowania fizycznego. Wie o nich, no i musi czuć, kto z kim może grać, kto z kim nie może grać. Na przykład Roberta Lewandowskiego, tak? No przecież Lewandowskiego nieprzyjemnie trzeba trenować, bo w reprezentacji, no bo on jest tak wybitny, że nie ma takiej potrzeby. Natomiast trzeba wiedzieć, obserwować, z kim ten Lewandowski się najlepiej czuje na boisku, poza boiskiem, kogo akceptuje, kogo mniej, kto się jak do niego zachowuje. Tak, to jest taka cała układanka. Tak postępował Kazimierz Górski. Kazimierz Górski pomijał czasami 2-3 zawodników lepszych, stawiał zawodników gorszych, ale niezbędnych drużyn, takich pracusiów, którzy zasuwali od bramki do bramki, tam techniki wielkiej nie mieli, ale tą czarną robotę wykonywali. Także tu wielkość wychodziła od Kazimierza. A kończąc odpowiedź na pana pytanie, Engel mnie ujął wizją, taką odwagą, bo ja mówię: Jurek, no sytuacja jest jaka jest, 16 lat nigdzie nie graliśmy, jesteśmy gdzieś tam za ściankiem, a on mówi: Michał, damy radę. Jest potencjał w tych zawodnikach. Ja bym słuchaj, żeby tylko plamy nie było, żeby się tam w tej grupie skończyli gdzieś tam w środku. No w jakim środku? My wygramy tą grupę i pojedziemy na Mistrzostwa Świata. I tak się stało. Z Pawłem Janasem to samo. No Paweł jest przecudownym człowiekiem, bardzo uczciwym, porządnym. Miał wielkie sukcesy w Legii, więc
To zdecydowało. Nazwę hakerem, to mówię, byłem zauroczony jego poziomem ludzkim, jego taką klasą, jako człowieka, wiedzą ogromną o piłce światowej. No ale jego tam CV, no, jeżeli ktoś prowadził Real Madrid i reprezentację Holandii, no to musiał coś potrafić. Mówi pan, że Engels był być może na szybko, a czy kogoś, mówi pan, że kogoś pan nie... Kogoś nie zrobił pan trenera, czy kogoś pan nie... Żałuje pan, że kogoś pan nie nominował na to stanowisko selekcjonera? Pewnie, tak. Henryk Kasperczak. To jest mój wyrzut sumienia do dzisiaj, że trenerem po Engelu powinien być Henryk Kasperczak. Wybitny trener. Wszechdobry człowiek. Z sukcesami ogromnymi, przecież w Afryce prowadził kilka reprezentacji afrykańskich we Francji. I wtedy myślę trochę tak... Nie przemyślałem tego, trzeba było z tym szkolić, Jezbysiu, jesteś świetnym tu wiceprezesem, mam być prezesem, ale trenerka to chyba nie dla ciebie. Tak trochę wydaje na fali tego wszystkiego ponieść. Myślę, że z Henrykiem Kasperczakiem byśmy osiągnęli więcej niż osiągnęli. Mm-hmm. A jak to było z tym 2006 rokiem i tym programem telewizyjnym, w czasie którego selekcjoner Janas powoływał i paru dużych nazwisk ze sobą nie wziął. Czy miał pan jakiś wtedy wpływ przed tymi nominacjami, czy tutaj pana... Wtedy właśnie Paweł zachował się trochę bardzo dziwnie. Potem mi tłumaczył, że no, chciał to wziąć na siebie, odjął tych pytań, a dlaczego Dudek nie jedzie, a dlaczego Zlatkowski nie jedzie, żeby prezesa to nie wikłać, ale no, nie wyszło to tak, jak powinno być. Tym bardziej nad Maciej Skorża, który był wtedy asystentem, gdzie trenerem Lecha Poznań wiadomo, też nie wiedział. Paweł mi tłumaczył, że obawiał się, że jeżeli Dudek i Frankowski będą posadzeni na ławce rezerwowej, to zrobi się ferment w drużynie. Że po prostu, no wiadomo, taką gwiazdę, tak? Że jeżeli zawodnik, to tak jakby Lewandowskiego dziś posadzić na ławce. No zresztą posadzono z Węgrami i skończyło się, jak się skończyło. Ale że to będzie źle wpływać na drużynę, a on uznał, że oni w tej formie sportowej byli rezerwowi. Ja mówię, Paweł, ale nie tak to powinien załatwić. Powinien się porozmawiać z nimi i powiedzieć, Jurek, Dudek, Tomek Frankowski, jedziecie, ale nie widzę was w pierwszym składzie. Jedziecie, żeby robić atmosferę, motywować, jak będzie potrzeba, to wejdziecie. I zobaczymy się raz. Jakby mieli muchy w nosie, to nie wierzysz. Natomiast jakby powiedzieli, ja jestem przekonany, że szczególnie tutaj pod nami określenie, że trenerze, ja nawet na trzeciego bramkarza mogę jechać. Bo to jest reprezentacja Polski, bo to jest mój kraj. No tego zabrakło, bo jak zawodnik ma trochę takie muchy w nosie, nie wiem, czy pamiętacie ten mecz słynny Kazimierza Górskiego ze Związkiem Radzieckim. Na olimpiadzie, jak się obraził Jarosik, taki był piłkarz i nie szło nam, z tymi ruskimi przegrywamy. I pan Kazimierz mówi, Jarosik, Andrzej wchodzisz. A Jarosik obrażony, trenerze, teraz to ja się mówię. No to każdy mówi, to iść już się komu. Zygasz Ołtysik, wchodzisz ty. Wszedł Ołtysik, jedną bramkę strzelił, drugą wypracował, wygraliśmy mecz. Jarosik już nigdy nie wrócił do reprezentacji. Panie prezesie, ostatnie pytanie ode mnie i za chwilę oddamy głos Państwu, także proszę sobie pomyśleć, co chcielibyście Państwo jeszcze zapytać Pana prezesa. Ja się nigdzie nie spieszę. Muszę zapytać Pani Michale o tę nieszczęsną wypowiedź, o tę owieczkę naszą tutaj czarną w stadzie. No. Jak z Pana perspektywy ta cała sprawa afery się zaczęła, kiedy się Pan o tym dowiedział i dlaczego? Tak, tutaj dość naiwnie mam do tego potrzeb, że to tylko kilka osób. No, wypowiedź była oczywiście głupia, ale może dzięki tej wypowiedzi jeszcze ktoś mnie pamięta, że ja żyję. Bo jak ktoś chce mi tam przysunąć gdzieś tam na Twitterze, czy na Facebooku, czy gdzieś tam mówi, o, ten się tu mądrze, ten od czarnej owcy. Czyli ciągle wiedzą, że taki gość jeszcze żyje. A to taki to oczywiście żart. Trochę teraz z Michniewiczem i tymi połączeniami. Tak, no ale ja akurat nie miałem ani jednego. Tu jestem czysty. Natomiast nie, no, wypowiedź była idiotyczna, ale to był szok dla wszystkich, dla mnie szczególnie, tak?
Miałem sygnały, że coś tam się gdzieś dzieje, no ale jak miałem sygnał, to mnie no dali konkret. Już nie mówię dowód, tylko bo przychodzili ludzie, panie prezesie, tam gdzieś w drugim lidze coś pierwsze kręcą, mecze. Ja mówię, ale konkret. Nie chcę, żebyś dowody, tylko powiedz, jaki mecz, gdzie twoim zdaniem ustawiony. Nie, ja się nie chcę wychylać, bo środowisko mnie zniszczy, bo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie przypuszczałem, że taki gość jak ten fryzjer, człowiek prymitywny w sumie taki, no nic nie mam do fryzjerów, bo to jest bardzo fajna profesja, no ale ona nie, bo on jako zakład fryzjerski, a strzygła córka, także on chyba jak jest strzyg, to ucho by musiał za nim głosić. I że... No i stało się tak, że jestem na działce pod Grudziszem, tam niedaleko Warszawy, strzygę sobie kosze, sobie trawę, telefon. No to włożyłem tą siarkę, biorę telefon. Dzwoni oficer policji. Mówi, panie prezesie, zatrzymano sędziego Fijalczyka. No, jest dowód, bo tam gdzieś w bagażniku jakaś łapówka. My musimy natychmiast przeszukać jej OBZWN-u, tam coś. Proszę, to była niedziela. I proszę, żeby udostępnić biuro. No, zadzwoniłem tam do sekretarza generalnego. Ja słuchaj, pędź do związku, bo jestem tam, zanim dojadę, no to trochę czasu. Otwieraj biuro, przyjedzie policja, tam wszystkie dokumenty mają być. No i to wiadomo, jak to u nas przeciek poszedł tam z policji do mediów szybciutko. Dzwonią dziennikarz jeden, drugi, trzeci. Ja mówię, kurde, siedzę na działce, trawa wykoszona, piwo się chłodzi, słoneczko świeci. No i tam rzuciłem temu dziennikarzowi. Dobra, no czarna owca się znalazła i tak dalej. No i potem już to tak siłą rozpędu poszło. Przylgnęło to do mnie, no nie będę się wypierał. Powiedziałem, stało się i tyle. Natomiast uważam, że potem zrobiłem ruch bardzo dobry, ale też spóźniony rok, prawie rok. Bo gdybym od razu zdał sobie sprawę, jaka jest skala tego, to następnego dnia po powrocie z tej nieszczęsnej działki zrobiłbym to, co zrobiłem za ileś lat miesięcy. Czyli rozwiązaliśmy organizację sędziowską. Wszyscy sędziowie stracili papiery. Powołałem na szefa sędziów Andrzeja Strejlała. Nie sędziego, trenera, a w ogóle człowiek kryształowy, przeuczciwy, ogromny, ma autorytet w środowisku. Zrobiłem to, ale już się lekko rozlało. I Andrzej po prostu rozwalił to i zapraszał kolejno tych sędziów na rozmowę. A to jest człowiek bardzo doświadczony, no, prowadził reprezentację i tak dalej. I rozmawiał z tym sędzią, no panie sędzio, co pan mówi o tym meczu, o tamtym. I wyczuwał, fałsza poprawa. Tych, co kręcili, odstrzelał, tych, co mówili prawdę, zostawiał, jak żeśmy to pozbierali. Ja tylko tyle mogłem zrobić, że odszedłem wcześniej, bo jeszcze przymierzałem się, żeby być jeszcze 4 lata z uwagi na Euro 2012, które w jakimś tam sensie wywalczyłem. I to tak jak człowiek dziecko tam prowadzi, wychowuje i potem dziecko ma maturę. No to wypada, żeby ten rodzic na tej maturze był. A mnie to już nie było dane. Powiedziałem, że rezygnuję, przejął stary Grzesiu lato. Ja na zjeździe przeprosiłem wszystkich za to, co się stało, za moją taką może bierność, może naiwność. Odmówiłem tytułu prezesa honorowego, chociaż wniosek już przeszedł, wszyscy już zagłosowali. Byłbym prezesem honorowym, nie jestem, już nigdy nie będę. No ale wolno to tak trzeba było zrobić. Panie prezesie, ja z mojej strony dziękuję, natomiast teraz poproszę państwa, proszę podnieść rękę, mikrofon trafi do państwa rąk. O, tutaj już do pana też mikrofon frunie. Prosimy bardzo. Szanowny panie, chciałem przywołać sukurs pana wtedy, kiedy następowała dekomunizacja w mieście Kaliszu i pozbawiano Bronisława Koszuckiego wielce zasłużonego dla tego miasta i nie tylko tego miasta, który był patronem, jak pan wspomniał, na ulicy, zresztą z jego inicjatywy szpital, tam został zlokalizowany. Prezes ogromnej połaci ziemi Białkowiczów,
miał ulicę na Majkowie. Nie wiem, jak to się stało. Próbowałem, chciałem ratować ulicę Bronisława Koszyckiego. Wcześniej zauważyłem, że zamiast Bronisława występuje w dokumentach miasta Kalisza Józef Koszycki, któremu odpowiednią łatkę przyłatano, jako że był dyplomatą w okresie bardzo trudnym, bo w latach 50. I cały splendor z tego Józefa w okresie dekomunizacji poszedł na wielce zasłużonego Bronisława Koszyckiego. I wtedy myślałem o tym, kiedy rozpoznawałem i znalazłem ślad, że szanowny pan związany był z Kaliszem, z Turkiem, no ale nie zdążyłem podjąć inicjatywy, żeby pan zechciał mi pomóc ratować tę postać, żeby nie zniknęła w realiach miasta Kalisza. Chciałbym tu przy okazji skorygować. Wyczytałem w książce, że jurant Jerzy Koszycki, syn prezydenta nie Bronisława, Kazimierza. Kazimierz ma to do siebie, że w wielu przypadkach pewne nazwiska powtarzają się i są to wielkie osoby w historii miasta i niektórzy autorzy, nie rozróżniając, wkomponowują pewne elementy z ich życia razem. I tutaj też zauważyłem, że został ten właśnie z okresu międzywojennego. On był wtedy w okresie międzywojennym, no i tata wspaniałą rzecz, prawda, inicjatywę poczynił, wybudował ten, znaczy, przepraszam, on nie budował, tylko decyzja powstała, żeby budować stadion w parku z torem kolarskim, wówczas znanym, prawda, i cenionym nie tylko w Polsce. Tak, wychodzi o pańskie związki, także wysoce sobie cenię, no i książę pan zawarł i dziękuję za to. Jestem przeogromnie usatysfakcjonowany. Dziękuję. Bardzo dziękuję, że pan o tym wspomniał. No rzeczywiście, ja jeszcze pamiętam, przyjeżdżałem do Kalisza z mamą nieżyjącą na ulicę jej dziadka, czyli Bronisława Koszyckiego, mojego pradziadka. No i było mi bardzo przykro, że tak najpierw zniknął szpital Koszyckiego, potem szkoła, a na końcu ulica. Człowiek, który był przed wojną prezydentem Kalisza, był wybitnym lekarzem, który dla ubogiej ludności nieodpłatną prowadził służbę zdrowia. No ale jak tak zwana pójdzie łatka, trudno, no taki jest świat. Mnie trochę było przykro, jak kiedyś tutaj chyba poprosiłem Andrzeja Brodzińskiego, prezesa kaliskiej piłki przez wiele, wiele lat, żeby w urzędzie miasta, nie pamiętam, to już kilku prezydentów wstecz było, żeby tam ten grób rodziny Koszulskich, żeby może miasto tam jakoś się też przyznało do tego, no to usłyszałem, że w ogóle nie kojarzą takich osób, żeby tacy byli w Kaliszu. No w związku z tym rodzina nasza się wzięła to na siebie, jest grób rodziny Koszulskich. Natomiast Kazimierz Koszycki, tak, to był też przewybitny człowiek. Jurand Koszycki to był kolarz torowy, właśnie ten tor zbudowano, na którym on trenował, to dziś się zdarzył. Ale później poszedł w kierunku muzyki i był twórcą słynnego chóru Juranda. Taki był po wojnie chór Juranda, Rewersi. No bardzo taka zasna postać. No ale trudno, no. Kto chce pamiętać, to pamięta. My pamiętamy i ja zawsze będę dumny, że pochodzę z rodziny Koszyckich i nigdy się tego nie wyprę. Natomiast no tak, historia ma to do siebie, że lubimy burzyć pomniki, lubimy książki tam gdzieś wycofywać, zamieniać na inne. Nic tu nie poradzimy. Czasami to prowadzi do absurdu, no bo ja też mam, trzeba rozliczyć ludzi, którzy robili krzywdę innym, którzy torturowali, wsadzali do więzień, no złe rzeczy robili. Natomiast wszystkich wsadzanie do jednego worka, że ktoś w jakimś tam okresie działał, no każdy kiedyś musi żyć, musi
działać. Tak jak jest takie dobre powiedzenie, że wolność jednego człowieka się kończy tam, gdzie wkracza wolność innych. Jak ktoś wkracza w wolność innych ludzi, to zasługuje na potępienie. Tak? Jak ktoś działał w jak najlepszej wierze, to absolutnie. To pana wypowiedź podsumuje ten cel. Kiedyś przeczytałem, że, a to nie w Kaliszu, to była w Bielsku Białej, jak ta pierwsza dekomunizacja nastąpiła, to radni, znaczy jakiś jeden radny zgłosił, żeby ulicę Czerwonych Wierków zamienić tam na, nie wiem, na Piłsudskiego. Mówi, bo czerwone szateny, dopiero ktoś wstał mądrzejszy, mówi pana, Czerwone Wierchy, nazwę na nas w 1860 roku, a pochodzi od koloru skał tych gór. Nie ma nic wspólnego jakby, no ale tak jest kojarzone. Dziękujemy za przepraszam, przepraszam, ale to jeszcze chciałbym dopowiedzieć, bo to jest historia i bardzo ważna. Pan Bronisław Koszucki przez cały czas był człowiekiem lewicy, ale związanym z PPS-em. Tak. W dniu dzisiejszym przeglądam rocznik kaliski numer 47 i autor, to dla pańskiej orientacji również, bardzo szeroko całą rodzinę, rozpracowuje całą rodzinę Koszuckę. Wszystkie poszczególne i okresu międzywojennego, powojennego, wszystkie dzieci Bronisława Koszuckiego i między innymi spuentowany w ten sposób, że to komuniści. Czyli pan też jest wychowankiem rzekomo komunisty. Jest to nieprawdą, bo ja zlustrowałem cały życiorys, całą drogę życiową Bronisława Koszuckiego. Był człowiekiem lewicy, był delegatem na zjazd zjednoczeniowy, ale to nie był żaden komunista w pojęciu przynależności w okresie międzywojennym do KPP, czy też do PPR-u, co wspomina autor. To jest jeden element, a drugi podkreślam, chodzi o moją osobę. W okresie międzywojennym, przepraszam, w okresie okupacji zachorowałem i matula w niedzielę dokładnie zwróciła się do Bronisława Koszuckiego, okulisty, bo korzystając z mydła niemieckiego, wiadomo jaka tam była chemia, miałem problem ze wzrokiem. Nie wziął ani złotówki, mimo że nastąpiło przyjęcie w niedzielę. Cześć mu i chwała, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto następny? Moje nazwisko Paweł Kaczmarek, też reprezentuję okręgowy terenowy klub polityczny Pan Wysocki w Jadniu. Do pana Michała, do pana prezesa naszego gościa mam trzy pytania. Pierwsze pytanie jest następujące. Pan jako główny architekt przyznania Polsce Euro 2012, gdzie wspólnie zorganizowaliśmy z Ukrainą, no, został pan wszędzie pominiony. No, żadnej funkcji pan takiej poważnej no, w tym czasie nie sprawował. No, politycy pana chyba tak, trzeba szczerze sobie powiedzieć, na boczny to odstawili. No, to niesłuszne oczywiście. No wiem, no takie jest życie, no trzeba się z tym pogodzić, to nic nie ma takiego nadzwyczajnego. Jakoś tam funkcję wypełniłem, bo UEFA sobie, że tak powiem, o mnie tam przypomniała. No ale najważniejsze to Euro się udało, że było wspaniałe i do dzisiaj jest wspomniane w Europie jako najlepsze Euro w historii. A ja przyszedłem taką miłą chwilę, jak kiedyś byłem na spotkaniu w Gdańsku i nieżyjący prezydent Adamowicz wręczał takie no, medale Gdańska dla ludzi, którzy organizowali Euro. No i ja nie byłem w tym gronie zgłoszony przez Ministerstwo Sportu, przez KZPR. I bardzo się pan naprawdę wzruszyłem. Dostrzegł mnie ten Adamowicz, tylko nie znałem bliżej, no tam parę razy potem. Ze sceny mnie dostrzegł i na końcu mówi, tam w ostatnim rzędzie siedzi osoba, której ja też medal chcę wręczyć. Niesłusznie jakby pominięta w tej uroczystości. Wywołał mnie z ostatniego rzędu, wręczył mi medal, który to dziś wielką atencję. Dobrze, drugie pytanie, panie pastor. Chodzi mi o tego Zbigniewa Bońka. Wybór trenera reprezentacji po Jerzy Kęgel w 2002 roku. No, powiedzmy sobie szczerze, no, każdy tu się ze mną zgodzi, tu, który jest obecny na tej sali, licznie wypełniony, no, że Zbigniew Bońek na tendencję
pojęcia zielonego nie ma. To musimy sobie to szczerze powiedzieć, a jednak tym trenerem reprezentacji został, nie? No nie ma pedagogicznego podejścia. Bo ja przed chwilą mówiłem o tym, że to taka była spontaniczna decyzja pod presją czasu trochę, bo tak czasu było mało, to był chyba lipiec, a już pod koniec sierpnia trzeba było grać mecze i nie bardzo, no błąd, mówi też duży błąd, że jakby nie dać na wstrzymanie tydzień, dwa, żeby wtedy na ten Heniu Kasperczak jak padł do głowy, chociaż on był zajęty, myślę, ale jakoś może by się udało to wszystko pogodzić. No tak jak mówiłem, no Zbyszek, genialny piłkarz, bardzo dobry prezes zarządzający tym związkiem, natomiast no trenerka nie dla niego, no po prostu Zbyszek on jest zbyt niecierpliwy, bo ja czasami chodziłem na treningi i on mówił, no zobacz, przez co patałaki, no proste ćwiczenie nie są w stanie wykonać. Ja bym Zbyszek, no bo tu nie gra Błoniek, Rubański, Bejda, czy inni wielcy piłkarze, czy Lato, tylko tu grają, nie wiem, no nie chcę razy stawiać tam Karwan, Krzynówek, ktoś tam, tak? Mówi po prostu są słabszymi piłkarzami, musisz tak zbudować tą drużynę, żeby z 11 średnich piłkarzy zrobić bardzo dobrą drużynę, co jest możliwe. Tak, trzecie pytanie. Zbigniew Wolniek, będąc prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, mam na myśli jego drugą kadencję, podjął decyzję o likwidacji okręgowych związków piłki nożnej i one teraz podlegają pod wojewódzkie związki piłki nożnej. Panie Michale, jak to Pana zdanie na ten temat jest? No ja nie byłem zwolennikiem, ale tej decyzji idiotycznie jestem, ponieważ piramida musi być piramidą. Musi być podstawa szersza, a węższa ta iglica, a tu to jest pójście takie trochę, tak jest na przykład na Węgrzech, że no i nic to nie dało, bo premier Orban, on jest piłkarz, był i on napisał, no to on właśnie mówi, rozwali się terenowe struktury i węgierski związek namiestnika da w każdym województwie, dam swojego, będzie dawał pieniądze. No ale to muszą być ludzie z tego terenu, którzy znają podszewki, problemy tych małych grup. Moim zdaniem to było wylanie dziecka z kąpielą. Do dzisiaj uważam, że to była, że ta decyzja była niesłuszna i spowodowała, że odpłynęło nam wiele klubów, wielu zawodników, no przez to, że skupiono się tylko na tej czapie. Mogę jeszcze na pytanie zacząć? Zostawiam się. Dobrze. Proszę Pana, chodzi mi o kadencję Grzegorza Lapy, który no, notabene po Panu objął prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jak Pan jego działalność ocenia? Chodzi mi głównie o potraktowanie Leona Hakera razem z Piechniczkiem wtedy po tym słabym meczu. No to akurat było słabe, no nie wolno takiego, żadnego trenera nie wolno zwalniać na parkingu, gdzieś tam pyłkiem. To było złe. Natomiast generalnie ja prezesurek Grzegorza Lato oceniam lepiej niż to publicznie oceniono. Od niego zrobiono trochę takiego wesołka, takiego tam no, niezbyt do tego człowieka. To jest nieprawda. Natomiast Grzesiek trochę nie tymi ludźmi się otoczył. Powinien sobie bardziej profesjonalny sztab do tak zwanej obsługi medialnej zrobić, tak? Co zrobił Boniek, biorąc Basała jak no, bardzo wybitnego dziennikarza. Co zrobił teraz Kulesza, tak, że ma takie, to nie tak jak kiedyś, że były dwie stacje telewizyjne, trzy gazety i czak, tak, z każdym się było po imieniu. Dzisiaj portale internetowe, te blogi, wszystko, no media to jest przeogromna siła i tam trzeba ludzi fachowych, profesjonalnych, którzy wiedzą, jakie to mechanizmy działają, którą informację puścić, którą nie puścić, jak to ubrać. I tu przejdźmy troszeczkę pole. Natomiast ja zawsze to bronię, mówię tak, bo ludzie mówią, o tragiczny prezes. Ja mówię, po pierwsze nie taki tragiczny, bo euro udźwignął w sensie organizacyjnym, że euro było przekazane świetnie. Po drugie, pokażcie mi drugiego Polaka, który był albo będzie królem szczepców mistrzostw świata. Bo Grześkowi zaskoczyli, ja mu mówiłem, że są Grześek, ty się dobrze zastanów. Czy ty powinieneś być tym prezesem? Bo jesteś legendą, jesteś
najwybitniejszym piłkarzem może w historii. Królem trzecim mistrza świata. Weź sobie funkcję jakąś tam wiceprezesa, zostań ambasadorem reprezentacji. Do końca życia będą cię wszyscy uwielbiali. Bo prezesura PZPN-u to jednak zużywa. Ja pamiętam, jak przychodziłem po Dziurowiczu, to na stadionie Legii, gdzie mnie tam za bardzo nie lubią, bo jestem polonista, prawda, w Warszawie, tam te kluby tego. No ale miałem stadion i brawa. Pierwszy mecz, nowy prezes PZPN-u Michał Listkiewicz. Owacja. Potem, po iluś tam latach, Listkiewicz, co ty... Dziękuję. Dzięki. Szanowni Państwo, dwa ostatnie pytania, bo jeszcze zdjęcie, jeszcze autografy, jeszcze tutaj będzie się działo. Rączki do góry proszę i mikrofon dla mnie. Tutaj panu pierwszy. Może ja chciałem takie pytanie właściwie do sędziego. Słabym jestem, znaczy tak powiem, kibicem piłki nożnej i jest taki powód. Mianowicie, gdyby ode mnie to zależało, wprowadziłbym trzy zmiany przepisowe w piłce nożnej. Pierwsza rzecz, którą można by od ręki zrobić, to stopczas. Stopczas. Oczywiście nie 45 minut, wtedy byłby tylko byłoby tam 30 minut czy 28, ale nie było tej kopaniny na boisku, tego przetrzymywania, to jedna rzecz. Drugą rzecz, którą bym zmienił, bo jest teoretycznie rzecz biorąc, jak zaczyna grać 11 zawodników, może się tak zdarzyć, że posypią się kontuzje i drużyna może skończyć niepełnym składzie. Teoretycznie tak jest to możliwe, no raczej się to nie zdarzy. W związku z tym, dlaczego nie wprowadzić takiej zasady, jak jest w koszykówce, w piłce ręcznej, ja nie wiem, 15 zawodników. Wchodzą, schodzą, 11, która oczywiście na boisku. To takie dwie zmiany ewolucyjne, a trzecią to bym to bardzo... ja osobiście zlikwidowałbym ten spadek. To znaczy... Dla mnie ten sędzia mocny, to właśnie biega po punkcie, tylko i wyłącznie się zobaczy, czy jestem spalony, czy nie jestem spalony. A może też być intesencja z piłki nożnej? 90% tego jest. No takie ciekawe pytania, aczkolwiek te pomysły też były rozpatrywane. I teraz tak, jeśli chodzi o ten zatrzymywany czas, no rzeczywiście wtedy trzeba by zrobić, że to jest to, co jest w piłce ręcznej chociażby, tak? Czy w hokeju na lodzie, czy w koszykówce chociażby. Przecież czasami, czy w futsalu, tak? Bo czasami przecież w koszykówce jedna dziesiąta sekundy, czy rzut był czy poczuł ręcznej, czy tak dalej. Jest to jakiś pomysł, natomiast on mógłby być tylko chyba na najwyższych szczeblach. No bo proszę sobie wyobrazić mecz Wiktorii Skarszew, ulubionej drużyny tutaj jednego z obecnych na sali, z tego sobie, z Opatówki, tak? No kto tam by ten czas mierzył i tak dalej, ale na tych szczeblach, na tych ligach profesjonalnych no jest to do rozważenia. Jeśli chodzi o te zmiany powrotne, bo o tym pan mówił, to już było blisko wprowadzenia tego, żeby zawodnik siada na ławce, no tak jak jest w innych dyscyplinach zespołowych, tak? Futsalu także. I wraca. I już naprawdę było blisko i się przeciwstawiła komisja medyczna FIFA, która stwierdziła, że zawodnik, ponieważ mecze w piłce nożnej są często na mrozie, na deszczu, na warunkach atmosferycznych takich sobie, że wtedy te mięśnie stygną i on po 15 minutach wraca i jest podat dużo większe ryzyko kontuzji. Może tak kiedyś było, ale dzisiaj te metody utrzymywania ciepłoty ciała są takie, że ja też uważam, że można o tym pomyśleć, chociaż ta wymuszona przez COVID zmiana, że jest 5 zmian w meczu, tak? Ona już zostanie. COVID minie, a to zostanie, bo to się bardzo sprawdziło. I uważam, że te 5 zmian dopuszczonych w meczu, to przypadkiem COVID nam to wymusił, a jest to świetne. Ponieważ zobaczcie, jak ten trener, ile ma wariantów i wtedy wychodzi, czy jest trener dobry, czy jest gamy, tak? Bo
jeżeli dobrze pogospodarujemy tymi zmianami, czasami widzimy mecz 10 minut do końca, 4 zmiany facet robi, przegrywają 0-1. I tych czterech to jest prawie pół drużyny poza bramkami. Tych czterech robi różnicę, rozstrzygają mecz. To trzeba wiedzieć kiedy i jak. Natomiast trzecia sprawa dotyczyła Spalonego. No wie pan, a o czym by mąż z żoną w domu rozmawiał? Słuchanie, jak się nauczysz, co to jest spalony, to będziemy rozmawiać o tym. Proszę, to na jasności, kiedy jest spalony, co to jest za moment? Raz na zawsze wyjaśnijmy. Kiedy sędzia podniesie bramkę. Ostatnie pytanie, niech będzie zwięzłe, niech będzie konkretne. Proszę podnieść rękę i mikrofon do was trafi. Jedno krótkie. Tak pan uwielbia Kalisz. Sędziował pan kiedy Kalisz? Kalisz? W Kaliszu parę razy sędziowałem. Tak jest. Na jeszcze Łuki nasz Kalisz to się nazywał. I sędziowałem tu na starym jeszcze starej Kalisji, mecz taki u Polska Włochy, reprezentacji chyba olimpijskiej. Sprawcą tego meczu był obecny tu prezes Andrzej Mroziński. Prowadził Andrzej Zamiński naszą drużynę i ci Włosi tak chyba troszkę tu za dobrze im było w tym Kaliszu, bo tu atrakcji troszkę jest w tym mieście, to ja wiem. I ci Włosi chyba tak bardzo się zintegrowali ze społecznością kalistą i inaczej jaki tam wynik 4-0 i potem tu media kaliskie kpiły, że to chyba kucharze z pizzerii przyjechali, a nie piłkarze. Ale nie, to byli piłkarze, tylko byli troszkę zmęczeni trzydniowym pobytem. Jeszcze sędziowałem, pamiętam mecz, finał Pucharu Polski na szczeblu kaliskim w miejscowości Sośnie, najpiękniejszy stadion, na jakim sędziowałem, ponieważ w lesie otoczony lasem, a grał Krotoszyn, Ostrowia, Janków Przygodzki. Lignomat Jankowy. Tak, był klub Lignomat Jankowy. Ale pamiętam też Janków Przygodzki. Też było bardzo fajnie, szczególnie w Domu Kultury po meczu. Muszę zgadać wcześniejsze słowo, tutaj pan w rzędzie już dłuższą chwilę się zgłaszał. Mikrofon już do pana idzie, proszę. Panie, może parę słów o niedobrej polityce z góry w związku. Od tego czasu było dosyć głośno. PZPN? Tak. W książce pan wspomina o tym, że nie miał pan szczęścia do ministrów sportu. To być może. No ale to jak pan pytał o bieżącą dzisiejszą politykę, no to PZPN, no to ja bardzo chwalę. Ponieważ prezes Kulesza naprawdę sobie radzi świetnie. Były takie sztyki na początku, było to disco polo, no bo wiadomo, Czarek stworzył polskie disco polo, jest ojcem chrzestnym Zenka Martyniuka i tak dalej. Ktoś lubi, ktoś nie. Ja uważam, jak ludzie chodzą na koncerty, kupują płyty, to znaczy, że muzyka komuś odpada i należy to popierać. Nie każdy musi słuchać Pendereckiego. Natomiast podziwiam Czarka. Jestem pełen uznania za to, jak się zachował po agresji Rosji na Ukrainę. Pierwszy w Europie prezes, który powiedział, nie gramy z Rosjanami. Nawet jak nam każą, to oddamy mecz, nie będziemy grali. Czy w Moskwie, czy w Portugalii, czy gdziekolwiek. Potem za nim poszli inni. FIFA się tutaj też trochę chyba wystraszyła. Także tutaj brało i poszedł za ciosem, bo w tej chwili piłkarze ukraińscy w Polsce nie wchodzą w ligi cudzoziemców. Czyli może ich przyjąć tylu, ilu będą chcieli. Nie ma tych ograniczeń. Dwa, akademie piłkarskie, które przyjmują dzieciaki ukraińskie do uprawiania piłki, mają wsparcie finansowe od PZPN. Także tutaj mam jestem pełen zdania. Co do polityków, to ja miałem pecha, że trafiłem na takich polityków, którzy no, głównie zamiast pomagać, to chcieli głowę mi uciąć. No i ucięli sobie, bo jeden poszedł siedzieć za korupcję, drugiego zastrzelono na ulicy w różnych jakichś tam porachunkach.
trzeci trochę tam miał, nie będę rozwijał tematu, ale miał przydomek biały nosek, więc takie rzeczy. A z tych miejsc sportu to taka anegdota, ona wciąż jest opisana, jak ktoś nie przeczyta, no to ja opowiem. Była taka pani minister sportu, Elżbieta Jakubiak. Bardzo zacna pani, ale ona na sporcie w ogóle się nie zna kompletnie. No i kiedyś lecimy samolotem na zebranie UEFA z Węgrów. I leci delegacja Ministerstwa Sportu i PZPN. A tam atmosfera między nami no nie była wtedy najlepsza. I ta pani minister patrzy na nas, tam było chyba pięciu. Zisław kręci na popularny i jeszcze parę, ten specjalista od chrapania, jak to mówili. I patrzy na nas ta pani minister tak spod oka i do tych swoich urzędników mówi: nigdy nie sądziłem, że z tym PZPN-em cholernym będę musiała w jednym samolocie. A samolot jest na wysokości 10 tysięcy metrów, a kolega od nas jeden, torcikny, mówi: pani minister, w każdej chwili można wysiąść. To panie prezesie, jednym zdaniem tylko tak, albo nie, czy pan miał kiedyś propozycję z góry znalezienia się w Ministerstwie Sportu? Czy była propozycja, żeby pan miał funkcję Ministra Sportu? Była, ale padła z mojej żony. Ostatnie pytanie jeszcze pan w bluzie Barcelony. Tak. Gratuluję wczoraj. Zdradzam swoje sympatie, tak. Oglądaliśmy z Sylwiem właśnie oczywiście Klasico i mnie wyznaczył też do pytania. No, żeby pan Michał potwierdził, że kocha Barcelonę. Tak, kocha Barcelonę. A mecz wczorajszy to było no, poezja. Powinno być wyżej dla Barcelony. Tak. Ale, ale żeby zakończyć pan fajnie. Wątek bardzo. Bo ja jeszcze tylko proszę bardzo, na marginesie, bo chodzi generalnie już pytanie o pana sympatię, jeśli chodzi o kluby europejskie czy też światowe. Polonia, Warszawa słyszałem, ale co jeszcze ewentualnie z tych zagranicznych? No tu Polonia, Warszawa, tam się wychowałem całe życie. Byłem, chociaż kopałem piłkę, nie grałem w Kopach. W takim drugim Marymont Warszawa. A tu w Kaliszu wam się przyznam, że moim klubem była prosta. Prosto. Ja też tak. Nie, no, jako dzieciak chodziłem na wszystkie kluby, ale ja teraz jakoś na tej. No i pamiętam, że prosto miała boks bardzo dobry. Potem to zwiedziłem. Boks dobry był, prawda? Chyba Włodek zarób to bardzo. Tak. Prosto miała dobry boks. Ale a propos Barcelony, jestem jakieś, no to tak z 7 lat temu, nie tak dawno. Delegatem UEFA na meczu Barcelona Paris Saint-Germain. Ten słynny mecz, co w Paryżu przegrali, dla mnie mam i przypomnieć. Wysoko. 4-0. I tutaj, no wiadomo, bez szans. I nagle strzelają jedną, drugą, trzecią. I jest do końca 15 minut i jeszcze dwie bramki przy Barcelona. I koło mnie no, opiekował się no, wiceprezes Barcelony, dziadek Gerarda Piqué. Pan się nazywa Bartomeo, coś takiego. Dziadek, nie, Bernardo. To za tym ale może, Bernardo. W każdym razie dziadek Gerarda Piqué, a partnerką Gerarda Piqué jest Shakira. I ja mówię do tego pana, no słuchaj, no dwie bramki, 15 minut, no to prawie niemożliwe, ale mówi, słuchaj, jak strzelimy te dwie bramki, ja wszystko, co sobie zażyczysz, wszystko na ciebie zrobię. A facet tam, 5 restauracji, dziady człowiek, no, jakby powiedział tam, wiesz, daj mi tam koperę, rumą do mnie dał. Ale wie coś pan mówi, słuchaj, jak strzelicie dwie bramki, Shakira ma dla mnie zaśpiewać. Słuchajcie, on mówi załatwiony. I wiecie co? Minęło jakieś pół roku, dostaje kurier, przychodzi, dwa bilety na koncert Shakiry, taki kameralny dla 100 osób. Szanowni Państwo, dziękujemy za część.
część rozmowy z panem prezesem. Zapraszam do zdjęć, do autografów. Ale ja jestem trochę tak powiem, za rzadko bywam w Kaliszu, bo dzisiaj ja te mówię, gdzie hotel prosto. Troszeczkę się pan spodziewał. Ale ja właśnie na wprośnie troszkę wątrowało, ja pamiętam. Bo nie się ma wybierze na sztukę teatralną prosto. Wspaniałe się nie. No właśnie słyszałem. Mówię pan tu, ja także fajne. Trzeba się wybrać. Po przeżycia będzie pan miał wspaniałe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zanim autografy i zdjęcia, to taka odskrzydna książka, znakomite historie, to też nie możemy go opisać z pustymi rękami. Książkę oczywiście z przyjemnością każdemu zadrukuję, podpiszę, nie ma strachu. A my tu mamy upominki. Jest tutaj ministra Kańskiego Sportu, Urszula Bogaczyk, która specjalnie pana prezydenta przyniosła na nasz upominek. Dyrektor, jak on tam zrozumiał. Pozdrowieniami. To jest jeden drugi upominek pochodzi od Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału Kaliszu, jest pani wiceprezes Magda Dobczak-Bawisz. Ze słynnym rocznikiem kalickim ostatnie wydanie i artykułem o rodzinie Kosów. Tylko pragnę, szanowni państwo, sprostować, że być może przypadkiem, ale to nie ma przypadków, ale więc w 47. tomie rocznika kalickiego, najstarszego czasopisma w naszej mieście, ukazał się artykuł poświęcony rodzinie Koszuckiej, a autorem tego artykułu jest Mariusz Szapieniewski, który zadał sobie ogromny trud, żeby wyprostować te wszystkie fakty związane z Koszuckimi. I ja się pozwolę nie zgodzić z moim przedmówcą, bo pan Ryszard bardzo, bardzo mocno podkreśla, jak ogromne znaczenie dla naszego miasta właśnie miała rodzina Koszuckiej. Także na pamiątkę naszego dzisiejszego. Najpierw przeczytam, a potem będziemy dyskutować. Bardzo, bardzo dziękuję. A ja pamiętam, z panią się widzieliśmy, jak pani była małą dziewczynką. I ostatni upominek od Miejskiej Biblioteki Publicznej. Specjalny kubek spersonalizowany z pozdrowieniami Kalisza i ojcą Koszuckich, która tutaj na tym kubku istnieje. Wszystkiego dobrego. Bardzo, bardzo dziękuję. Jestem szczęśliwy, że tak wielu z państwa przyszło. No a mówię, jestem nawet, no nie będę mówił, wzruszony, bo każdy przyjazd do Kalisza to dla mnie jest przeżycie. Parę lat temu mam wuja, to jest syn Jadwigi Koszuckiej i sat wspaniałej osoby, bo siostry koszuckie, czyli siostry mojej babci, moja babcia, ratowały dzieci żydowskie. I wszystkie trzy są w Yad Vashem w Jerozolimie, ich tabliczki i tak dalej. I ten wuj, który jest po ciężkich przeżyciach zdrowotnych, wylew, tam udar mózgu i tak dalej, jest no mocno niepełnosprawny fizycznie i poprosił mnie dawno, żebym go zabrał do Kalisza. Zabrałem go, no tam żeśmy cały Kalisz przedreptali i potem mówię, a to było latem, nad Swędrnie. I pojechali nad Swędrnie, tam koło Pulka właśnie na dole, tak zwane Łąki. No i chłop stary, ale się, że tak powiem, popłakał. A wiecie co z tą Swędrnią zapamiętam? Jak miałem tam z 8 lat, wakacje tu pod Kaliszem. I ta Swędria taki tam mazaki. Moja babcia Halina Koszucka, która była kobietą dosyć obfitą. Jak szła się kąpać, to te dzieciaki miejscowe, miejskie mówią: dzieciaki, będzie można skakać na główkę, bo się kąpie pani Halina. Woda chyba się a promu? Nie ma do tego promu? Nie, nie. Prom był genialny. Ten na tą... Poproszę. Zapraszamy, drodzy państwo, do podpisania książek. Także wielkie podziękowania dla pana prezydenta i władz.